Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Dzisiaj opowiemy Wam o jednym z naszych byłych sąsiadów, który mimo, że już z nami nie graniczy, to każdy Polak o nim słyszał. No i w sumie ciężko się dziwić, bo przez kilkaset lat wspólnego sąsiedztwa ostro dali nam popalić. Skąd się wzięli krzyżacy? Co mieli wspólnego z nocną strażą z Gry o Tron? I jakie tajemnice skrywał w sobie ich zamek w Malborku? O tym wszystkim i o masie innych rzeczy dowiecie się już teraz w Historii bez cenzury. Dziś na północy Polski możemy zwiedzać kilkadziesiąt zamków zbudowanych przez krzyżaków, w tym Malbork, w którego skarbcu, do którego klucz mieli tylko wielki komtur, wielki mistrz, no i wielki skarbnik, były ponoć nieprzebrane bogactwa, których kradzież według legendy północy marki Special umożliwiła dwóm piekarzom założenie karczmy i dostatnie życie do końca życia. Panowie podobno dokonali tego skoku w dość śmiały sposób, mianowicie wiercąc dziurę w suficie, po czym ponoć zasypał ich grad złotych monet. No ale dobra, całość legendy, jeśli chcecie, możecie poznać na stronie i na etykietach piwa Special, a my przejdźmy już do faktów. Historia krzyżaków zaczęła się bardzo daleko od naszych ziem, bo w Ziemi Świętej, na przełomie XI i XII wieku. Wtedy to zaczęły powstawać zakony rycerskie. Najpierw Joannici, potem Templariusze, o których jeszcze Wam kiedyś opowiemy, a po co w zasadzie były te zakony rycerskie? Miały pomagać pielgrzymom i wspierać walkę z muzułmanami. I w tym samym celu w 1190 roku powstał też niemiecki szpital. Tylko po co kolejna ekipa do tej samej roboty? Bo chrześcijańska solidarność istniała w sumie tylko na papierze. Joannici zajmowali się Włochami, Templariusze Francuzami, więc i Niemcy chcieli mieć swoją ekipę na miejscu, więc w 1191 roku szpital został przemianowany na Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, a jego członkowie, którzy mogli pochodzić tylko z niemieckiej szlachty, przywdziali swoje kultowe białe płaszcze z czarnym krzyżem. Chłopaki rozkręcali się coraz mocniej. W XIII wieku mieli już swoje posiadłości we Francji, Austrii czy w Grecji, ale nie osiągnęliby tego, gdyby nie jeden gość. Facet tak ważny dla historii krzyżaków, jak Jimi Hendrix dla historii muzyki rockowej. Wielki mistrz Hermann von Salza. Facet miał niesamowity talent dyplomatyczny, albo jak kto woli, ogromny talent do włażenia w dupsko papieżowi i cesarzowi. Wyjednał dla swojego zakonu tak niesamowite przywileje, że bardzo umocniły jego pozycję. Generalnie warto sobie powiedzieć, jak był zorganizowany zakon, bo jak się tak spojrzy na listę funkcyjnych zakonników, to można by pomyśleć, że wszyscy tam musieli być strasznie wysocy, no bo wielki mistrz, wielki komtur, wielki skarbnik, no ale nie chodzi o wzrost, po prostu każdy funkcyjny zakonnik miał tam ksywę wielki. Ciekawe? Słusznie, nie do końca. To teraz coś lepszego. Jak już sobie powiedzieliśmy, żeby zostać krzyżakiem, trzeba było koniecznie pochodzić z niemieckiej szlachty, przy czym nie znaczyło to, że trzeba było być jakimś wzorem postępowania. Nic z tych rzeczy, bo w momencie przyjmowania kogoś do zakonu, kasowano mu wszystkie jego dokonania z przeszłości, również te karalne, jak w Nocnej Straży z Gry o Tron. Dzień dobry, ja do Nocnej Straży. Nie no, bez przesady. Jednak kasacja przestępczej kartoteki miała miejsce tylko raz, bo sam zakon miał dość poważne kary za niesubordynację. Wystarczyło coś delikatnie przeskrobać i już dostawało się parę dni batem po plerach. A za poważniejsze przewinienia? No tu już wchodziły w grę zestawy atrakcji. Do takiego zestawu należało odebranie płaszcza, karne zesłanie na roboty z niewolnikami, dieta wodno-chlebowa i raz w tygodniu profilaktycznie biczowanko. W zależności od tego, co się przeskrobało, to można było dostać nawet 2 lata takiej kary, a do tego wszystkiego dochodziły jeszcze kary za ekstremalne przewinienia, więc nie ma się co dziwić, że w zakonie panowała taka żelazna dyscyplina. Warto jeszcze spojrzeć na mapę państwa zakonnego, które, tu trochę uprzedzimy fakty, powstało na terenach dzisiejszej północnej Polski. Uwagę zwraca dość regularne rozmieszczenie zamków w pewnej odległości, mniej więcej co 30 km. Wiązało się to z założeniami zakonu, z pewnymi regułami. Otóż zakonnik nie mógł spędzać nocy gdzie indziej niż w oficjalnej siedzibie zakonu. Jak ktoś nie wrócił 2 razy z rzędu na noc do zakonu, to mógł się liczyć z najbardziej surowymi konsekwencjami.
konsekwencjami. 30 km to odległość, którą można pokonać z buta w ciągu jednego dnia, stąd właśnie takie odległości między zamkami w państwie zakonnym. Wiemy już, że krzyżacy byli zdyscyplinowani, ale trzeba im też przyznać, że potrafili uczyć się na własnych błędach, bo warto wiedzieć, że zanim trafili na nasze ziemie, to dostali skrawek terytorium od naszych bratanków, Węgrów. Plan był taki, że krzyżacy będą pomagać w walkach z okolicznymi poganami, ale chłopaki z czarnymi krzyżami na plecach mieli trochę inny plan. Zorganizowali państwo zakonne i mimo, że pogan z okolicy już pokonali, to ani myśleli zawijać się po robocie. Ba, nawet napisali do papieża bardzo długi list, w którym poprosili go o roztoczenie opieki nad ich ziemiami. I wtedy Węgrzy powiedzieli, wow, hola, moment, nie ma robienia sobie nowego państwa na naszym terytorium. Ale krzyżacy czuli się bardzo pewnie, mając papieża za kumpla i podali Węgrów do sądu. Ale nasi bratankowie postanowili nie czekać na jakiś tam wyrok, tylko po prostu wypierniczyli krzyżaków na pysk ze swojego państwa. No! Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz! Krzyżacy musieli poszukać sobie nowej chałupy, popatrzyli na mapę i uznali, że świetnie do tego nadają się ziemie dzisiejszej północnej Polski. I w sumie mieli trochę racji. Nasi książęta walczyli już tam z poganami jakiś czas, ale szło im cienko. Natomiast krzyżacy mieli dobre CV, którym zaimponowali naszemu Konradowi Mazowieckiemu, który zaprosił ich na swoje ziemie w 1226 roku. Krzyżacy pojawili się tam 4 lata później i wiedzieli, że nie mogą kozaczyć tak jak na Węgrzech. Mieli plan. Jak przystało na Niemców, dość perfidny. Z jednej strony klepali się z Konradem Mazowieckim po plecach i dzielnie, ramię w ramię walczyli z poganami, a z drugiej wysłali w tajemnicy do papieża poselstwo, które przedstawiło Ojcu Świętemu tak zwany falsyfikat kruszwicki, według którego Konrad Mazowiecki oddaje na wieczność krzyżakom ziemię chełmińską. Papież powiedział, no dobra chłopaki, mieszkajcie tam sobie spoko, nie ma problemu, a dodatkowo po paru latach przyszło też pismo od samego cesarza, który nadawał krzyżakom ziemię w tych okolicach. Oczywiście ten dokument był jednym wielkim przewałem, przy tym nawet nie grubymi nićmi, tylko marynarskimi linami. Czemu? Bo po pierwsze, Konrad Mazowiecki nie był aż takim kretynem, żeby oddawać obcym ludziom swoje ziemie, a poza tym te tereny należały do dynastii Piastów, więc żeby je komuś przekazać, to potrzebna była zgoda wszystkich książąt. No ale papież i cesarz albo o tym nie wiedzieli, albo wiedzieć nie chcieli. I od tej pory krzyżacy właśnie na tym terenie budowali swoją potęgę, a swoją drogą część z nich pewnie sama nie wierzyła, że tak oczywisty przewał się udał. No, ja też nie sądziłem, że mój przewał się uda. Dziś nie będziemy się zbyt mocno skupiać na relacjach polsko-krzyżackich. To jest strasznie zawiły temat, o którym już nieraz wam wspominaliśmy i jeszcze nieraz powiemy przy okazji różnych odcinków. A historia krzyżaków to masa różnych innych ciekawych historii i anegdot na czele z ich wypasionym zamkiem w Malborku. Przez kolejne dekady krzyżacy głównie kosztem pogańskich plemion zdobywali kolejne terytoria, aż w końcu mieli ich już na tyle dużo, że w 1280 postanowili, że pierdykną sobie pewien zamek. Początkowo Malbork miał być siedzibą tylko ich takiego wojewody, ale szybko zorientowali się, że to doskonałe miejsce na stolicę całego zakonu. Czemu? Proste, Malbork był położony lepiej niż Wawrzyniak w polu karnym. Przeniesienie stolicy zakonu do Malborka sprawiło, że trzeba było zamek konkretnie rozbudować, bo miał pełnić już nie tylko funkcje mieszkalne, ale z racji tego, że będą tam mieszkały najważniejsze osoby, głównie obronne. Więc dodawano kolejne komnaty, powstał kościół zamkowy, a efekt tej rozbudowy w końcu był taki, że powstał największy pod względem powierzchni zamek na świecie. Aha, gówno prawda! Mało tego, nikt tego zamku w średniowieczu nie zdobył, nie dały rady nawet wojska Jagiełły, które po zwycięstwie pod Grunwaldem oblegały Malbork przez 2 miesiące, chociaż według jednej z opowieści wtedy było najbliżej. Ponoć nasi, nie mając wystarczająco dużo ciężkiego sprzętu, żeby zdobyć Malbork, postanowili uciec się do innego sposobu, do precyzyjnego strzału, ale bynajmniej nie ze snajperki. Otóż nasi chcieli pozbyć się całego krzyżackiego dowództwa, podczas gdy to zebrałoby się na naradzie w letnim refektarzu. Plan był taki, że obecny na miejscu polski agent, kiedy dowiedziałby się, że taka narada ma miejsce, miał wywiesić w oknie flagę. I wtedy nasi na ten sygnał mieli przygrzmocić z armaty w strop podtrzymujący całą komnatę. Udało się? No nie do końca, bo armatnia kula o centymetry minęła filar i utkwiła w ścianie, w której zresztą jest do dziś. Później krzyżacy byli już ostrożniejsi i nie było takich okazji.
Poza letnim był też wielki refektarz. To dopiero było pomieszczenie. Spokojnie moglibyśmy je dzisiaj nazwać imprezownią, bo mogło tam ucztować nawet 400 osób i to o każdej porze roku, bo zimowe niskie temperatury nie były krzyżakom straszne. Czemu? Bo pod salą znajdował się ogromny piec, który ogrzewał całe pomieszczenie, a to był tylko jeden z kilku pieców ogrzewających krzyżacki zamek. Co więcej, były one skonstruowane w taki sposób, że pozwalały zużyć bardzo mało opału, a to naprawdę istotne w kontekście tego, że na Żuławach drewna na opał wcale tak mnóstwo nie było. Skoro już powiedzieliśmy sobie o imprezach, to warto też wspomnieć o tym, co było w menu krzyżaków, to znaczy tych zakonników, a nie śrubokrętów, bo śrubokręty jeść nie muszą przecież, ale okej. Zakonnicy spotykali się na posiłek dwa razy w ciągu dnia, na śniadanie i na kolację. Jako że był to zakon, no to postu oczywiście przestrzegano, ale też bez przesady. Ba, krzyżacy mieli nawet takie zalecenie, żeby nie przeginać z odstawieniem jedzenia w trakcie postu, no bo trzeba przecież mieć siłę na wojowanie. A w ogóle w ramach pocieszki w postne dni, zakonnicy dostawali do podziału na dwóch litr miodu albo piwa. No, taki post to ja rozumiem. Wróćmy jeszcze na moment do tematu Malborka, bo warto sobie powiedzieć o pewnym elemencie architektonicznym, który krzyżacy nazwali gdaniskiem. I fakt, mógł on pełnić rolę obronną, ale przez większość czasu to był najzwyczajniejszy w świecie kibel, z którego nieczystości trafiały prosto do fosy. Ale skąd ta nazwa? Gdanisko? Otóż według jednej z teorii, krzyżacy, nazywając tak wychodek, chcieli zbezcześcić dobre imię miasta Gdańska, które bardzo im podpadało, między innymi buntami. A jak to się stało, że ten moloch trafił w końcu w ręce Polaków? Tym bardziej, że jak powiedziałem jeszcze nie tak dawno temu, przecież nikt w średniowieczu go nie zdobył. Po prostu go kupiliśmy i to za niemało, bo za 660 kg złota, co w przeliczeniu na dzisiejszą kasę daje jakieś 106 milionów złotych. Stało się to tak, że na malborskim zamku siedzieli wtedy czescy żołnierze, którym krzyżacy nie mieli jak zapłacić, więc dali im w zastaw zamek. Tak się również złożyło, że wtedy przy kasie był nasz władca Kazimierz Jagiellończyk, więc zaproponował Czechom wymianę złoto za zamek. Ci się zgodzili i w ten oto sposób Malbork stał się jedną z rezydencji naszych władców. Dacza jest, wędki są, a na łódkę się z kimś zrzucę i będziemy się tą łódką dzielili. Po wojnie 13-letniej państwo krzyżackie w zasadzie przestało nam zagrażać i słabło z roku na rok, a w 1525 ówczesny wielki mistrz złożył hołd naszemu królowi i od tamtej pory nowo powstałe na tamtych ziemiach państwo tylko wynajmowało to terytorium od naszego władcy. Ale to, że państwo krzyżackie zniknęło z mapy, nie oznacza, że zniknął sam zakon. Nic z tych rzeczy. Domy zakonne pozostały choćby w Niemczech, a w czasach rozbiorów krzyżacy, jak zawsze pomocni, postanowili zażądać przyznania im żmudzi, bo im się przecież historycznie należała. Oczywiście nikt już ich wtedy poważnie nie traktował, ale to nie koniec historii zakonu krzyżackiego. Głównie dlatego, że ta historia trwa nadal. Siedziba Wielkiego Mistrza mieści się w Wiedniu, a członkowie zakonu nadal mają prawo nosić płaszcze z czarnymi krzyżami, które spędzały naszym przodkom sens powiek przez setki lat. Aha, no i oczywiście państwo krzyżackie to przecież bezpośredni przodek Prus, które z dziką radością uczestniczyły w rozbiorach Polski, więc można powiedzieć, że tradycje pozostały. Powiedzmy sobie jasno, krzyżacy mocno dali się nam we znaki, no ale z drugiej strony na to patrząc, to po pierwsze zostawili masę fantastycznych zabytków na północy Polski, a po drugie fakt dzielnego walczenia przez setki lat i finalnie pokonania tak potężnego przeciwnika świadczy tylko o tym, jakimi twardzielami byli nasi przodkowie, co nie? Wejdźcie sobie na legendapółnocy.pl, żeby poznać więcej legend marki Specjal, a tymczasem zdrowie Jagiellończyka, Jagiełły, Zawiszy Czarnego i niezliczonej ilości polskich koksów. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.